chciałem postawić na zrównoważony rozwój, bo to, że przez pierwsze 7 lat udało się doprowadzić do sytuacji, w której muzeum przeszło ogromną metamorfozę w różnych obszarach i nie myślę tylko i wyłącznie o infrastrukturze, bo udało się stworzyć warunki do prowadzenia działalności wystawniczej, do pomnażania i prawidłowego przechowywania i konserwowania zbiorów muzealnych. Mamy poszerzony staw pracowników, którzy dbają o rozwój kolekcji, opiekują się nimi, opracowują je, tworzą tematy do kolejnych wystaw. I moja wizja, bo to nie jest stricte program, który jest rozpisany miesiąc po miesiącu na kolejne 7 lat. Raczej się opiera na przekonaniu takim, że mając te warunki bazowe, które udało się stworzyć w tych różnych aspektach, chcemy przede wszystkim opowiadać, jakie znaczenie ma medium fotograficzne, jaka jest jego historia. I robimy to oczywiście na miarę możliwości, które owszem poszerzyły się, ale to nie jest możliwe, żeby zrealizować projekt, niemożliwe, żeby opowiedzieć wszystko. Stąd ogromną wagę chcemy przyłożyć do, wydawałoby się, rzeczy oczywistych, czyli pokazywać zarówno klasyków polskiej fotografii, pokazywać też postacie albo zjawiska, które w jakimś sensie zmieniły fotografię również w wymiarze międzynarodowym. Bardzo nas od lat pasjonuje kwestia fotografii artystycznej, czyli fotografii rozumianej jako jedno z mediów sztuki. I w aspekcie historycznym, ale również poprzez fakt, że tworzymy od 7 lat kolekcję sztuki współczesnej, gdzie artyści wizualni wykorzystują medium fotograficzne, pokazuje, że to jest kierunek, który na pewno będzie rozwijany, bo jesteśmy tak naprawdę na początku tej drogi. I na pewno będziemy chcieli pokazywać postacie, zjawiska zapomniane, zwłaszcza w naszej historii fotografii. I takim przykładem na pewno będzie w przyszłym roku wystawa i całe przedsięwzięcie związane z prezentacją twórczości Adama Karasia, tutaj lokalnego fotografa, bardzo wybitną i niezwykłą osobowość, która ma swoje zasługi i powinna wrócić jako bardzo ważny twórca do historii polskiej fotografii awangardowej. Oczywiście też zmieni się, a raczej dokończymy metamorfozę naszego oddziału w Strzelnicy. Czas pandemii był dla nas czasem tak naprawdę remontów. Oczywiście, że zakłócenia główne związane z lockdownami były powiązane w przypadku zakończenia inwestycji przy Józefitów. Obiekt gotowy musiał czekać wiele miesięcy, zanim mogliśmy zaprosić do tego budynku naszą publiczność. Strzelnica była przymykana tak jak wszystkie instytucje, więc mogę powiedzieć, że mimo tych utrudnień, to, że udało się dwie potężne inwestycje zrealizować w trakcie trwania pandemii, zakrawa w pewnym sensie na cud. Nie mieliśmy żadnych w tej materii opóźnień. A ten czas tego wymknięcia był dla nas też w jakimś sensie czasem, który się udało zrealizować wszystkie założenia dotyczące przygotowania oferty programowej. Bo w tym czasie i powstawał scenariusz do wystawy stałej, przeprowadziliśmy całą procedurę konkursu wyłonienia projektanta aranżacji, tworzyliśmy wystawy w budynku MUFO Strzelnicy, zaprogramowaliśmy działalność w budynku Józefitów. No, przez pierwsze lata bardzo dużą uwagę przywiązywałem do tego, żeby przywrócić, a w ogóle tak naprawdę wykreować fakt istnienia takiej placówki jak Muzeum Fotografii, jedyne w Polsce poświęcone fotografii w Krakowie. Bardzo nam zależy, żeby przede wszystkim nastolatkowie chcieli do tego muzeum przyjść i bardzo ważną rolę od ponad 2 lat spełnia Młodzieżowa Rada Muzeum, gdzie właśnie nastolatkowie patrzą w cudzysłowie nam na ręce, mówią, jakie są potrzeby tej grupy wiekowej, co ich by zainteresowało, jak ujmować pewne tematy, jak przygotowywać tę ofertę, żeby ona faktycznie wzbudziła zainteresowanie ludzi w tym wieku. To jest ogromny wysiłek dla małej instytucji, ale wydaje mi się, że ten progres, że jesteśmy coraz bardziej widoczni.
że różnymi elementami i działaniami promocyjnymi, to, że zmienił się wizerunek muzeum, że możemy używać przyjaznej dla ucha i dla młodych głów skróconą nazwą muzeum, czyli MUFO. To są takie elementy, które budują i oswajają ludzi, że z jednej strony mówimy to o rzeczach faktycznie bardzo poważnych i ważnych, ale pokazujemy to i prezentujemy w formie, która myślę, że trafia do naszych odbiorców.